I sędzia puścił gonitwę. Jogurt przed Rzetem Meinhardt z problemami Joy Dabome. To jest miejsce przedostatnie i na ostatnim Jablonka. Na łuku jogurt przed Rzetem Meinhardt, dalej Justin Bonomo, Kibella od pola poprawia Just Be Free. Tuż za nimi jest Furnika, Joy Dabome i Jablonka w odstępie. Te dwa konie mocno zostały, mimo że wyścig dopiero się rozpoczął. 1800 metrów do celownika. No, ta strata jest bardzo duża, to jest ponad 10 długości. Prowadzącego jogurta atakuje Justin Bonomo. I te dwa konie teraz kłusują razem, za nimi Rzetem Meinhardt, Kibella Didora. Na miejscu kolejnym, następnie Just Be Free. I koło niego zdaje się tam jest Furnika. O, niestety zaczyna galopować jogurt. On musi być wycofany, mocno stracił. Justin Bonomo przed Rzetem Meinhardt. Konie mają do pokonania jeszcze 1200 metrów. Jeszcze wyścig nie jest do końca ułożony. Just Be Free na miejscu trzecim pomiędzy grupami. Na czwartym miejscu kłusuje teraz Kylon, którego atakuje Joy Dabome. Duża poprawa, bo klacz na początku wyścigu galopowała, a teraz idzie całkiem nieźle. Zastawką jogurt. Oj, niestety znowu w galopie, to już chyba niestety tak się komisja zakończy te męki. Justin Bonomo przed Rzetem Meinhardt, kolejny konie Just Be Free, którego teraz dogania Joy Dabome. Bardzo mocno rozciągnięta stawka wyścigu i tylko te cztery konie z dużą przewagą nad pozostałymi. I za chwilę wyjście na prostą. I bez zmian Justin Bonomo pierwszy zajął miejsce, prowadzi, atakuje Rzetem Meinhardt. Justin Bonomo, Rzetem Meinhardt, na trzecim miejscu Joy Dabome, na czwartym Just Be Free. Ale to jest dość duża strata Joy Dabome, to jest ponad też 8-10 długości. Rzetem Meinhardt, Justin Bonomo toczą walkę o zwycięstwo. Justin bliżej wewnętrznego kanatu, od pola atakuje Rzetem Meinhardt, ale konie idą bardzo równo. I powiedziałbym nawet, że Justin się świetnie broni. I za chwilę w celowniku Justin Bonomo z Rzetem Meinhardt.